Wczoraj się wydarzyła rzecz taka, że nie chciało mi się tego oglądać. Mocne słowa. Są takie organizacje sportowe i są takie drużyny piłkarskie, które co by nie zrobiły, to zawsze będą pośmiewiskiem. Paris Saint-Germain, Team Vitality, a są też takie teamy, zarówno tu i tu, które co by się nie działo, zawsze będą w topce. Tak. To powiedziałbym Bayern Monachium, Real Madrid, niestety, Manchester City ostatnimi laty, tak. A we sporcie to jest właśnie G2 Esports, które wczoraj wygrywa po raz 10 w historii swojego istnienia tytuł mistrza LEC. I jest to imponujące i my ten finał dzisiaj dla Was omówimy. Mam specjalną czapkę, specjalny kaszkiet, ale nie był to specjalnie ciekawy mecz. Serio tak uważasz? Moim zdaniem to była dość interesująca seria, jak na 3-0. I zanim o niej porozmawiamy, a wszystkich niecierpliwych, którzy muszą posłuchać już teraz merytorycznej i poważnej analizy, zapraszam w razie czego do kliknięcia w odpowiedni stosowny rozdział, a także kliknięcie suba, lajka, dzwona. Klikać. Ale napisałem wczoraj posta, którego... O charakterze? Ty wczoraj coś... Nie, ja po prostu mam chore gardło. Napisałem posta o charakterze, co mi wypomniałeś, który podobno się u mnie często pojawia. Ja tego nie zauważyłem. Co sezon? No więc na Twitterze zapytałem kochanych ludzi, was, czy czujecie ekscytację przed finałem Leca? Bo ja niekoniecznie. No i... I miałeś rację. I miałem rację, bo atmosfery wielkiego e-sportowego święta tam nie było. Nie. Nie no. Nie wiem, co ty widziałeś emocjonującego w tej serii, szczerze mówiąc. Nie no, czekaj, ale najpierw o tym wiesz. Najpierw o tej całej otoczce bym chciał powiedzieć. A, dobra. No to co? Otoczka była taka, że ludzie, którzy nie oglądali przez cały sezon LEC, nie wiedzieli o tym, że wczoraj się odbywa finał. No. Taka jest prawda. Trochę mało materiałów promocyjnych nawet. Trochę mało wszystkiego. W sensie, trudno w ogóle je zrobić, nie? Ale to jest też taka decyzja, taka konsekwencja może bardziej tego, co idzie wraz z zrobieniem sezonu na 3 splity. No po prostu wszystko musisz upchnąć maksymalnie, żeby się zmieścić przed MSI. Ostatnio mówiłeś, że drużyny właśnie tak patrzą na ten sezon, że to wiesz, tak. To tamten. Tak samo patrzą na to organizatorzy. No i trudno spojrzeć inaczej. Ja bym, wiesz, chciał turniej gdzieś w Rzeszowie, na Lanie albo w Madrycie. Może być, trochę jest to gorsze niż Rzeszów, ale niech będzie. Albo w Paryżu. W Rzeszowie też jest taka hala Expo. Tak. Można by było tam pojawić. Nawet myślę, że trzeba. Wypada tam się kiedyś pojawić. No i rozumiem, że może być problem, żeby po pierwsze z odpowiednim wyprzedzeniem ogarnąć taką stosowną arenę, po drugie sprzedać bilety, po trzecie zapewnić przeloty, zakwaterowanie zawodnikom i drużynom, no bo nie wiesz, kto się tam de facto znajdzie, a czas cię goni, mamy tylko tydzień przerwy między splitami. Lotnisko Jasionka, pozdrawiamy. Tak, tam wiemy, że jest duży ruch i duże obłoszenie, więc Elisi mogłoby się nie wyrobić. No ale koniec końców jakby... Dostajemy finał, w którym wszystko wygląda tak, jakby to była zwykła kolejka. Jest jakaś tarcza za wygranie. No i w sumie ludzi też nie ma jakoś bardzo więcej. W ogóle widzowie na trybunach. Rzadko kamera ich pokazuje, ale czasem pokazuje. Zero życia tam jest. Mm-hmm. Zero życia. To jest wszystko... To jest gorsze niż kibic piknikowy. Ale jak ja byłem na finale LEC, to było lepiej, szczerze mówiąc. Było strasznie dużo ludzi. Bardziej hypowany, tych G2. No. I cieszyli się z każdej porażki Rogue. Wtedy teraz po prostu byli przekonani, że to nic nie zmieni, bo Mad Lions przegra po prostu ten finał. Potrzeba ultrasów, potrzeba takich świrów jak ten Romain z G2, który się przebiera, który się maluje w jakieś dziwne rzeczy. Ale on tam był też. No tak, ale mówię, że to jest jednostkowy przypadek, a potrzebujemy więcej takich świrów. Był też wywód. Jeżeli Tomasza... największym świrem jest stary Kapsa, no tak. To nie jest dobre. Tam na tym wszystkie emotki. Buba! Zadowolony. Był też wczoraj wywód no. Tomasza
Toma. Z konkurencji? Z konkurencji. No. Pojawił się wywód, który kurwa nie wiem skąd się wziął w jego głowie, tak szczerze mówiąc, ale taki bardzo długi wywód o tym, jakie świetne aktualnie jest G2. Obawiam się, że może to być tak samo świetne G2 jak co roku. No trudno powiedzieć, ten poziom rywalizacji w Europie, on no zawsze jest specyficzny, nie? Dziwny bardzo. Na pewno dobrym sygnałem jest to, że jeżeli G2 wygrywa 3-0 i faktycznie są by far najlepszą drużyną, to rzeczywiście muszą coś potrafić, bo... coś potrafią. Bo nawet jeżeli ten nasz region jest nie najlepszy, no to gdybyśmy mieli drużyny, które są bardzo blisko siebie, walczą, to by znaczyło, że wszyscy jesteśmy zgubieni, a tak może jest jakaś nadzieja. Zobaczymy. Kończąc temat organizacji tego finału, mimo wszystko, mimo wszystkich tych krytycznych rzeczy, które można powiedzieć, jeżeli popatrzę, jaka była alternatywna wersja rzeczywistości i zachowanie starego formatu, to w tym momencie omawialibyśmy spotkanie rewanżowe między starym Team BDS a jakimś starym Astralis, albo zastanawiali się, czy Excel wyjdzie z kryzysu. I bylibyśmy w połowie regulara. Więc chyba koniec końców wolę mieć tę BO5 między Mad Lions i G2 Esports, niż znowu babrać się przez pół roku w tych BO1, które nic nie zmieniają, tylko czas mi marnują. Więc w starym, finalnie na plus. W starym formacie i Excel i Fnatic byłyby w playoff. No, może by tak było. Tak stawiam. Ale nie dowiemy się, bo na szczęście nie będzie już starego formatu. Nie no, ten format był fajny, tylko takie mam wrażenie, że ten finał za szybko. No, za szybko od wszystkiego. No. Tak wiesz, jest ten moment, kiedy zaczynają się playoffy i myślisz, kurwa, teraz to będzie oglądanie tego. Cyk, cyk, 3 dni, do widzenia, poszli, wracają. No właśnie, ja się zastanawiam, jak to z tymi turniejami międzynarodowymi. Czy na przykład... No, czy to... Ja wiem, że są fajne zmiany na MSA i że to będzie spoko turniej. Ale czy nie byłoby lepiej mieć jednych mistrzostw świata i pozwolić różnym regionom grać w swoich własnych formatach, które będą najbardziej odpowiadać poszczególnym scenom? Bo tutaj to jest wszystko takie zraszowane, nie? Cierpi na tym też oglądalność. Nie było tak dużo widzów na tych finałach, jak moglibyśmy chcieć. Co też myślę, że nie powinno nas specjalnie dziwić. A wszystko to jest podyktowane właśnie przez to, że musimy się wyrobić przed MSI-em, no a później musimy się wyrobić przed jeszcze Worldsami. Więc tak. No tak się zastanawiam, no może ten jeden turniej w roku byłby ok, z drugiej strony czy to nie za mało tych turniejów między drużynami z całego świata. Trudno na to znaleźć rozwiązanie. Jesteśmy takimi marudami, że my na wszystko będziemy marudzić. Co by się nie działo, to nie, się no do to czegoś to, przyczepimy. To na pewno. Szczególnie my, bo my jesteśmy esportowymi tetrykami, więc jakby z definicji musimy narzekać. Ale no bo ktoś musi te błędy jednak. Ktoś musi powiedzieć prawdę. Tak, nie? Ktoś musi prawdę powiedzieć, a nie tam się. To nie jest jeszcze czas na tego tych. Właśnie, powiedzcie co uważacie o nowym overlayu, który bo on tu jest. Odświeżony format graficzny. Bardzo ładny, oczywiście jak to nasi widzowie, oni też są tylko od tego, żeby wyzywać nas. Wyzywali wszyscy, zanim jeszcze powiedzieliśmy, że jest bardzo ładny, bardzo fajny. My jesteśmy ale oni już wyzywali, jak ty pokazałeś. Tak, ale ja jestem z niego zadowolony. A ja mam w dupie zdanie. I tak będzie, więc się prójecie. A meanwhile, słuchacze na Spotify'u, jest to 150 osób, które słucha każdego odcinka na Spotify'u, oni siedzą i nie wiedzą, o co chodzi. Pozdrawiamy was, Spotify'owicze, bo ciężki jest wasz los. Musimy kiedyś nagrać odcinek specjalny tylko dedykowany na Spotify. Na Spotify, tak. I nagrać go jakimś takim mikrofonem za 3 zł, żeby była jak najgorsza jakość dźwięku. Żeby podtrzymać naszą tradycję. No dobra. No dobra, to teraz możemy w końcu pogadać o tym finale. Co ty na to? No musimy. Musimy to zrobić i to zrobimy. Więc 3-0, G2 Esports wygrywa... Testując limity chyba możemy tak powiedzieć, bo te drafty w pierwszej grze, w drugiej grze były mocno podkręcone, Kled na topie, Kled na midzie, trochę dzikości tam się pojawiło, jakaś losowa Samira nagle znajduje drogę na salony. Działała? Więc działała. Działała, tak, więc moje pytanie jest takie. Czy Mad Lions takie słabe, czy G2 takie silne? No, każdy z nas by chciał to wiedzieć pewnie. Powiem tak, chciałbym odpowiedzieć, że G2 jest taki silny, z tego też powodu odpowiem, że Mad Lions takie słabe. Aha, czyli tak przewrotnie. No to właśnie
Ja uważam, nie wiem, że G2 takie mocne, bo Mad Lions naprawdę wydaje mi się być kompetentną drużyną. Oczywiście się wydawało. Nie są najlepsi. Myślę, że trochę będziemy mogli ponarzekać dzisiaj na Karziego, chyba w szczególności. Oj, tak. Trochę też na Niskiego za niektóre akcje, ale to jest kompetentna drużyna i to było pokazane w meczu na SK, w serii na KOI. Wiesz, za dużo meczów, za dużo serii wygranych przez tę ekipę dostaliśmy, żeby mówić, że wiecie co, nie, ten Mad Lions to jednak jest średnie. To był też dobry regular, o tym nie możemy zapominać, no, że też poradzili sobie nieźle. Oni byli solidni przez ten cały czas. A myślę, że potencjał ludzki w tych zawodnikach no, mógł się okazać być znacznie mniejszy. To nie był oczywisty kandydat na drugie miejsce. Myślę, że taką uczciwą oceną było to, co mówiło się w kontekście Mad Lions, że no, szóste, piąte... Tam powinni się znaleźć, nie? Gdzieś ta średnia talentu tak nam się wyważy, że tu jest dobry Elioja, a tutaj, wiesz, Karzi z Hillsongiem, którzy mieli słaby sezon, Chasey, który w sumie nie wiadomo skąd się do końca wziął w LEC i myślę, że te prognozy, one były dosyć sprawiedliwe, w sensie tak się mogło wydarzyć. To, że finalnie kończą w wielkim finale, co więcej, prawie wygrywają tę trzecią grę, też świadczy o tym, że nie są to słabi zawodnicy. I na pewno jest to drużyna, której nie można tak zamieść pod dywan. Natomiast G2, no ja nie wiem, to była różnica rąk na każdej pozycji praktycznie. W każdej grze, nóg może też. Nie powiem, że różnica draftowa, bo miałem wrażenie, że trochę tam było kręcenia dla idei kręcenia i koniec końców to nie jest tak, że przez to flexowanie G2 kończyło w jakichś fantastycznych spotach, w szczególności w grze numer 2, ale to tym bardziej pokazuje, jak dobrzy są ci zawodnicy. Bo nawet z sytuacji, które nie są koniecznie idealne, potrafią wyjść obronną ręką. Ale, no bo... ale ja mam też wrażenie, że przez to kręcenie Mad Lions kompletnie nie wiedziało, co zrobić z tą serią. W sensie trochę oni, tak. Oni się kompletnie pogubili. Już naprawdę, bo to, wiesz, bo to jest tak, jak się czegoś boisz i z każdej strony może coś na ciebie wyskoczyć, nie? Idziesz, nie wiem, ciemnym lasem i boisz się, że z każdej strony coś wyskoczy. To oni w tych draftach, tej drugiej i trzeciej grze, a szczególnie w trzeciej to było widoczne, że oni naprawdę spodziewali się wszystkiego. A co ja kurwa wyciągnął, nie wiem. Coś na takiego najdziwniejszego. No teraz Timo. Timo jest najdziwniejszy. Nie wiem, czy... Nila jest najdziwniejsza. O właśnie, coś w tym stylu. Oni przecież też to mogą wyciągnąć, bo czemu nie? No. I wydaje mi się, że to ich troszeczkę pogubiło. Ten klet w tej serii to... jakiś kuriozum, szczerze mówiąc, bo jak jeszcze w tej pierwszej grze zobaczyliśmy, no to tak sobie myślę, ty, niezły pomysł całkiem. W ogóle zasięgnąłem języka i się okazało, że ogólnie na przestrzeni jakiegoś ostatniego tygodnia to klet był spamowany przez tych zawodników w solo kolejce i na Hajelo, wiesz, poszedł taki efekt domina. Tutaj Broken Blade trochę pograł, tutaj Kapsi trochę pograł, to zawodnicy zaczęli testować. Mówię, ty, w sumie siedzi czasem w niektórych spotach. I myślę, że to jest dobry prep od G2 Esports, nie? Bo jakby wiadomo było, że ten Jace jest bardzo atutowym wyborem Chase'ego. Super wypadł w meczu przeciwko KOI. No i ten klet średnio. Klet z Ignite'em widać było, że to kosa. Że Chase tutaj najlepiej sobie nie poradził. Jest taka śmieszna akcja, jak oni dajwują Chase'ego na topie i Broken Blade erkuje w drugą stronę. Tak. Że ogólnie uważam, że Chase nie miał najgorszej serii. Ale widać było, że ta gra pod presją w finale jednak trochę dochodzi do głowy i parę takich niecharakterystycznych błędów może od niego dostaliśmy. Też myślę, że całkiem fajnie Jajk grał dookoła tych ważnych momentów na topie, chociaż większość czasu spędzał na bocie. I w tej pierwszej grze myślę, że to było takie kręcenie draftowe w wykonaniu G2 bardzo zadowalające, nie? Jest ten klet jako odpowiedź, dorzucamy Cassiopeię jeszcze, która w sumie nie miała jakiejś bardzo łatwej gry. To jest w sumie dużo zasięgu po stronie przeciwników, nie? Mamy i Wiktora, który zresztą solo bolo przywalił sobie w matchupie tak jednego. Jest Ashka, jest Sivir. No nie są to postacie, które bardzo łatwo złapać Erką Cassiopeii. Jest ten Jace, który też może zawsze grać w tej formie działka i strzelać z kilometra. No Cassiopeia nie była tutaj najlepszym wyborem. Nie wiem, co się oszukiwa. Caps finalnie robi 8-1 w tej serii. Jest taki highlightowy play, gdzie... Mad Lions wie, że jest gra w bardzo trudnym stecie, są 3 Drake'i do tyłu, jest chyba 9-3 na tablicy wyników. Oni wszyscy kampią się w jednym czaku koło... Na topie. Na topie koło wejścia na Grompa. I Caps, tam właśnie, w ogóle tam szło mnóstwo pingów od G2, oni wiedzieli, że tam są. I Caps tak podchodzi, baituje,
No i ogrywa ich jak dzieci, jeszcze przeżywa zabija Hillsonga. Zmija. Tak, to był taki moment, że już wszystko się posypało. Myślę, że to zwycięstwo, szczególnie, że ono było bardzo szybkie, bo cały mecz trwał 25 minut, to jest bardzo krótko w obecnej mecie, gdzie te gry raczej poniżej 30 minut to nie schodzą. Te najszybsze to bym powiedział 28. Tak. Taka zdrowa granica. Więc to tylko pokazuje, jak szybko to poszło. No ta ostatnia gra była bliższa temu, co można było się bardziej spodziewać. Ale właśnie patrząc po kolei i w tej drugiej grze myślę, że ten Kled już tutaj sprawił, że schodzi presja z G2 i mówił, dobra, to teraz pokazujemy nasze maksimum. Myślę, że więcej tutaj się nie dało nakręcić. Kled wybrany w blinda w ogóle, pierwsza rotacja wyborów. Gragas Kled. Co to w ogóle jest? Co to jest za pomysł dziwny? Niesamowite było to, że do ostatniego wyboru nie było wiadomo, kto gdzie idzie. Tak. Był tak. Kled, ale Gragas, oni też nie wiedzieli. Kled, Gragas, Samira, Jarvan. Trochę problem był taki, że że ten flex Gragasa, który nominalnie też można było dać do supporta, bo Miki ma świetnego Gragasa, grywał tym w przeszłości, tak. Dobrze działa z Samirą. Tutaj nie do końca by działało, bo miałbyś tylko jedno źródło AP w kompozycji i to z supporta. I to byłoby dosyć trudne, szczególnie, że grasz Sejuani Brown. No to mogłyby być pewne kłopoty, żeby się przebić, więc tak czułem, że no ten Gragas, on jest jednak mniej lub bardziej przypisany tam do tego lasu, czy jednej z stolowych alejek. Prawda, ale myślisz, że nie padło takie tak? Piknęli te dwa czempiony i mówią tak, Mikey, a ty byś potrafił Kledem na supporcie zagrać? No ja myślę, że mogła być taka komunikacja. Tylko sobie wiesz, potem ktoś mówi, chłopaki, potrzebujemy AP, nie? I to się wszystko wygładza. Ale też koniec końców... No i Mikey mówi, AP? No to Jarvan. Fakt, że G2 wygrywa z tym draftem, który, no raz jeszcze, ja nie uważam, że on jest jakiś bardzo dobry, bo znowu patrzymy na... Spójrzmy na najbardziej takie kontrowersyjne rzeczy, nie? No bo przez taki pryzmat trzeba patrzeć na te podkręcone piki. Czy one jakby realizują się w scenariuszu dla siebie optymalnym? I mi się wydaje, że tak nie jest tutaj. Bo jest mnóstwo disengages, mnóstwo CC-ków po stronie Mad Lions. I mi się wydaje, że Kledowi to się średnio chce grać. W Fiore, w Sejuani, no, tak o. W Cassiopeie, nawet w tego Varusa, który cię może złapać. Wiesz, tu Cassiopeią i Varusem to pewnie byśmy musieli się zapytać jakiegoś maina Kleda, bo podejrzewam, że dwie są szkoły. Być może jest tak, że lubią wszystkie czempiony, które są carry i nie mają żadnych daszy, nie? Może. No ale też jeszcze Brown jest do tego wszystkiego. No właśnie, ten Brown nie pomaga. Ja myślę, że tak samo Hansama, nie? On chyba wolałby grać w takie miękkie targety, które łatwo zmanshotujesz, jako Samira złapiesz reset. No tutaj nie było, tak? Nie. Do tego ten matchup na topie myślę, że też on nie jest taki jednoznaczny, bo w izolacji można powiedzieć, no Jax wygrywa, no ale z drugiej strony jest Sejuani. To trochę zaburza dynamikę tego matchupu i myślę, że finalnie Chasey był zadowolony. Zresztą w tym matchupie mocno docisnął Broken Blade'a, tam chyba było nawet 50 CS-ów przewagi w pewnym momencie. Więc to, że G2 wygrywa prawie tak samo szybko, w 27 minut z takim draftem i Hansama robi 9-1-11 tą Samirą, to świadczy o tym, że naprawdę to jest drużyna no nie z tej ziemi na skalę europejską. Na skalę europejską na ten moment jak najbardziej. Tak. Ale to już było widać w pierwszej grze, że tutaj chyba się spotykają drużyny z innych lig. No. Tak. Były takie momenty, w których Mikey tym Heimerem już właził gdziekolwiek na tej mapie. Naprawdę. Robił co chciał. On nie wiem ile razy wyłapał w pierwszej grze Elioje. Zbijając mu po prostu tak pół HP i nie dając mu nic zrobić na najbliższą minutę. Wiesz, no. Dużo było takich sytuacji. G2 było szybciej wszędzie na dobrą sprawę i tak ciężko znaleźć słaby punkt tej ekipy. No, to prawda. Myślę, że dużo rzeczy, które w tej serii zaważyły jednak o tym, że G2 wygrywa, to błędy botlane'u Mad Lions. Uważam, że Karzy nie był obecny w żadnym momencie w tej serii, w żadnej grze nie czuliśmy go i ja miałem wrażenie, że on w Mad Lions jest tym odstającym elementem. To też nie było tak, że wiesz, że to był słaby botlane z Heilsangiem, właśnie wręcz przeciwnie, uważam, że ten duet był w porządku, no tylko, że jakby ilość wartości, którą wkładał w tym duecie Heilsang, ona jest niesamowita. Prawie z każdym strzelcem mogłoby to wyglądać podobnie. Pewnie tak. I jestem zdania, że po prostu Karzy wystawiony na świecznik zarówno i dzisiaj, i w tej serii na koi w sumie nie był jakiś
bardzo przekonujący, bo tam też na linii odstawał i comp stream strasznie dusili. Też mam wrażenie, że ten ziomek jest dość mocno ograniczony przez swój champion pool, który jest taki dziwny. Z jakiegoś powodu nagle grany jest Aphelios w serii na Koi, który w sumie nie powinien siedzieć jakoś bardzo dobrze, zresztą w te kompy oponenta, ale jakimś cudem doskalowywał. Tutaj też no niespecjalnie o żadnym jego występie możemy mówić. Nie, możemy powiedzieć o jednym występie w tej serii. Tym na Zeri. Świetny występ. To w jaki sposób dostali solo kille, to w ogóle już jest absurdalne. Ale też gra druga, bo można się zachwycać tym, że wiesz, Samira dajbuje sobie level 3, a prawda jest taka, że tam level 2 nie ma summonerów, bo Karzy z Healim robią jakąś głupotę. Strasznie słabo grali, a ten wybór Yumi na sam koniec to już było takie przypieczętowanie, takie, że nie mamy pomysłu już chyba, naprawdę. Ja się trochę zastanawiam, czemu w sumie Lulu tu nie było, bo była open, można było sięgnąć po nią, a Yumi ponerfiona. Nie wiem, nie jestem koneserem Yumi, nie wiem do końca, jaki jest jej state po patchu 13.1b. No konsensus prosteny był taki, że jest średnio grywalna w tej grze. No co, no nie zrzucam winy na Yumi, to na pewno. No nie, zresztą nie. Myślę, że ona była tak stylistycznie fajnie wkomponowana w ten draft. Ma fajnego Wukonga, z którym współpracuje. Nawet na niskiego może wsiąść. Chasey też jako taki semi-bruiser z tą Yumi dostaje więcej przeżywalności i myślę, że to jest spoko. Więc znaczy, chyba się działa, ale no problem był taki, że w tej trzeciej grze grał tylko Elioja po stronie Madlands. Tak. To był jeden człowiek przeciwko całemu światu. Jak on ma bronić, kiedy ich jest więcej? No, tak było. Ciężko w sumie cokolwiek więcej powiedzieć. Na dobrą sprawę G2 było lepsze na każdej linii, bo nawet Elioja się gubił w lesie. Kilka razy było tak. Taka akcja na topie mi się kojarzy, to chyba w drugiej grze on już Szedłani chyba, wjechał, no, już chyba, wywalił się od Jaxa, tak, tam mental boom, mam wrażenie. Już chyba był znudzony, tak też mi się wydaje. Tak, że... mam wrażenie, że trochę Madlands nie dźwignęło ciężaru tej serii, bo trochę zabrakło chłodnej głowy. Bo patrz, przyglądając się tak tym alejkom w izolacji, poza botem, no to nie uważam, żeby było aż tak tragicznie dla Madlands. Nie. Myślę, że Chasey radził sobie przyzwoicie. Znaczy, no bywało na topie niski, średnio, ale... No tak, ale w drugą stronę też bywały te momenty odbitki. Niski, wiesz, wali tego solo killa w pierwszym meczu, w drugim jest trochę gorzej, to fakt, ale koniec końców, wiesz, wydaje mi się, że to nie było tak, że szła deklasacja indywidualna na każdej roli cały czas, tylko była... Trochę lepsza koordynacja, tak. Myślę, że lepsza komunikacja, większe ogranie z dużą sceną, tak. I czuć było, że G2 bardzo komfortowo odnajduje się w roli faworyta, a to nie jest proste. I za to na pewno warto ich docenić i warto docenić nowego junglera tej formacji, bo Jajk gra naprawdę super. Skoda. I choć no ma łatwe zadanie, tak, te linie są dobre do współpracy, to są zawodnicy, z którymi fajnie grać i też cała drużyna przyjemnie dla niego się dostosowała pod ten styl typu Kerry i Caps wchodzi w takie postacie zadaniowe, była ta Sejuani, jakaś Belfet i tak dalej, i tak dalej. Broken Blade też, to on nie musiał błyszczeć w tym sezonie, takie mam wrażenie, w świetle kamer. Choć można powiedzieć, że to jest proste, no to jednak, wiesz, koniec końców potrzeba jednak tej odwagi i tej pewności, że wchodzisz do lasu przeciwnika jak do siebie, robisz zamieszanie. I myślę, że Jajk przede wszystkim mechanicznie bardzo dobrze się pokazał. Tak, nie? Tak. I... Ale na przestrzeni w ogóle sezonu było widać rozwój tego zawodnika. Tak, to aż tak się rzadko zdarza, nie? Miałem wątpliwości na początku. Ja też. Co do Jajka takie. Nawet nie przed sezonem, tylko już w trakcie tych pierwszych spotkań, że tak kurczę, że nie jesteś, nie masz na imię Marcin. No, ja kolego. Ja ci powiem, że super jest dla mnie to, jak szybką karierę robi ten ziomek, bo dwa lata temu to chyba był drugi LFL, potem sezon w LDLC. Aż sprawdzę tak na 100%. I bardzo szybko to poszło, no bo teraz jest dosłownie na szczycie Europy. Bo on przed LDLC był w Oplon. No. Więc nie jest to jakaś organizacja wybitna. A też widziałem po Twitterze latały screeny, że parę lat temu przegrywał jakieś lany na Wyska, czy inne tam. Nie no, lany chyba nie. Ale turnieje jakieś na Wyska, więc... No, różnie bywało. W każdym razie myślę, że to jest super, że Jajk tak szybko trafia do środowiska, które jest bardzo rozwojowe, bo nie zdążył wyrobić w sobie złych nawyków
przez taki przedłużony pobyt na przykład w RL-ach, nie? Wiesz o co chodzi? No. Ten ziomek może być super starym. Może tak być. W sensie tak, no pewnie będzie nawet. Bardzo możliwe. Pewnie nawet będzie, bo dobrze, to jest gość, który jest trochę Szwedem, trochę z Peru. No. Ciekawa sprawa. Ciekawa, ciekawa. Ja jestem też bardzo zaciekawiony tym, jak będzie wyglądał Jajk komunikacyjnie, jeżeli na przykład uderzy mu sodówka nagle teraz, bo to się może wydarzyć. Powinno. Myślę, że jest bardzo na to nastawiony, nie? Kurczę, jaki to jest zastrzyk jakiejś adrenaliny i takiego dowartościowania. Gdzie nie wchodzisz, to zaczynasz wygrywać. Wchodzisz do LFL-a, twoja drużyna totalnie z niewiadomych przyczyn dla zwykłego widza staje się top 1. Tak, twoja drużyna staje się takim wzorem do naśladowania wśród RL-i Tak. Wchodzisz potem do G2 Esports za Jankosa i robisz top 1. Co więcej, jesteś przez cały sezon oklaskiwany i wszyscy mówią o tobie dobrze. I wiesz, w tym pierwszym sezonie... No i jeszcze w finale robisz to. Tak, i jesteś sobie jajkiem. Będziesz kiedy w tej drużynie akurat, to jest pewne. I stąd się właśnie mogą wziąć problemy, bo jest pierwszy sezon... Wchodzisz, trochę niepewny, tutaj Caps, weteran, Broken Blade też już weteran, Mickey X, legenda, Hansama, weteran. Myślę, że Jajk może chcieć coś powiedzieć w przyszłym splicie. I nie wiem, czy to będzie dobre, jeżeli on będzie chciał mówić bardzo dużo, bo myślę, że on jeszcze nie jest tak dobry, jak może myśleć o sobie. Że gdyby G2 powiedziało, dobra, to my teraz zagramy tak, jak graliśmy z Jankosem. Skakuj na Sejuani, dawaj, zagraj pod linię. Mogłoby być różnie. Nie mówię, że byłoby to słabe, bo Jajk zagrał bardziej zadaniowo w tym meczu. Natomiast to był też taki, wiesz, przyjemny treatment na pewno od samego początku. Więc jestem ciekaw, jak będzie się układała dynamika drużynowa. I dla dobra G2 Jajk powinien zostać takim, wiesz, mentalnym rookie jeszcze, żeby pozwolił maszynie działać i się dostosować. No... Daleko poszedłeś w tych rozważaniach. Daleko. Nie znamy tego człowieka. Jest dużo niewiadomych, ale... Może być też tak, że on ma na przykład mental takiego cichego gościa. Może. Ale czy jest wielu cichych gości, którzy zdobywają top 1 świata w dyscyplinach sportowych i e-sportowych? Przeliczmy. Nie powiedziałbym. Czy Chipsy kiedyś zdobył... Nie. No to nie ma więc. Czyli on pewnie nie jest. No nie wiem, no zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Myślę, że. Ale oni. Niech jemu odpierdoli, powiem ci tak. No. Bo to G2 to już przesada. Przesada. Nie można tyle wygrywać. To jest trochę. Nie można tyle wygrywać we wszystkich e-sportach jeszcze. No. Wygrywają IEM ACS-owego, wygrywają LEC. Widziałem tam, że w innych... Carlos napuszony, ja nie mogę tego znieść. No, Carlos tam siedzi. Nie da się na to patrzeć. I myśli, i wiesz, i patrzy na te przychody i mówi, żeby w to uwierzyliście, że mnie tu nie ma. Ruda Małpo, ja jeszcze żyję, Carlos sobie myśli. A Ruda Małpa w tej analogii to Fnatic, bo oni są pomarańczowi właśnie. No. I tam Sam Matthews może zgrzytać zębami. Carlos nawet jak śpi, to z nim wygrywa. Wielka szkoda. Ej, w sumie, tak teraz rozkminiłem, że na dobrą sprawę to nie omówiliśmy też serii Koi z Mad Lions, bo ona w sumie wydarzyła się w tym tygodniu rozgrywkowym. Ale teraz już za późno, zresztą i tak coś tam powiedzieliśmy. Ogólnie, w sumie, jedną tylko rzecz powiem. Było dużo narzekactwa, że o Jezu, Koi nie wygrało, to będzie słaby finał. Ty tego też nie omówiliśmy. SK na mat. Ty, bez kitu. No nic, no i tak trudno. Nikt nie pamięta, bo... no bo co? To się przed chwilą wydarzyło. No to się przed chwilą się wydarzył finał i to jest najgłośniejsze. Tak było. Więc ludzie narzekali, o Jezus Maria, bo jak Koi odpadło, to teraz ten finał na pewno będzie beznadziejny, to będzie 3-0. I mieli rację. No kurczę, niby mieli rację, ale z drugiej strony, moim zdaniem, gdyby Koi weszło do finału, to też byłoby 3-0 dla G2 i nawet jeszcze gładziej by to poszło. Ja byłem zadowolony koniec końców, że Mad Lions wygrywa, bo przez to, że oni wyciągali tego dzikiego Gragasa, które kręcili w tych draftach, byli nieprzewidywalni, wielowymiarowi, to dawało mi to większą nadzieję na to, że będzie jakaś walka. Że jeżeli już ktoś ma zapsetować na G2, to będzie to Mad Lions. Nie? A Koi to było ciągle to samo. Ta drużyna, myślę, że przez G2 była rozgryziona na wszystkie możliwe sposoby i tu po prostu też nie byłoby czego zbierać. Wiadomo, szkoda Trymbiego, no ale też... No kurczę,
widać, że ta drużyna jeszcze musi trochę popracować. Oni, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale oni chyba nie do końca się odnaleźli na nowo w tej mecie powercowej. No tak. No tak. Ciągle były próby grania tych zasięgowych botlane'ów, a w Europie niestety jest tak, że po prostu zawodnicy mechanicznie są za słabi, żeby grać tak jak gra Keria, jak się gra w LCK-u, jak się gra w LPL-u. No i fajnie, że pikujesz Janę w rally, możesz ją odepchnąć, jak ona wlatuje w ciebie i to nawet w praktyce jest stosowane. No ale koniec końców zawsze stun i kotwica wygra w Europie. No i takie jest prawidło i tego nie zmienić, bo po prostu jesteśmy debilami. No ale cóż, no. I jak to w Lecu, i ja powiem tak, to w Lecu działa to prawidło. A co dopiero w Ultralidze? A w Ultralidze jacy to wirtuozi, tu muszą Karmo, tu muszą Ezreale. Grajcie puchą, chłopaki, to wam pomoże. W Lecu, wiesz, w Lecu to fajne są chłopaki, wiesz, studia wyższe, farmaceutyka. Ja. Ale niestety, jeśli chodzi o pro player. Ja, różne fakultety pokończone, ale niestety sportowo jesteśmy debilami. W całym debilami. Przemówieniu zawsze mnie niszczy zupełnie, jak on mówi farmaceutyka. To... Pozdrawiamy trenera Jarosława Kotasa i wszystkie wywiady, które z nim się ukazały, bo były bardzo dobre. Jako, że to jest podsumowanie Leca już takie, wiesz, no, całego sezonu tak naprawdę, on się zakończył. No to przed tym kolejnym sezonem chciałem Cię zapytać, klasycznie, rozczarowania, zaskoczenia. Musimy ten segment przebyć. A to, kurczę, no to my już to trochę zrobiliśmy. A nie, nie robiliśmy. Nie robiliśmy właśnie. Nie robiliśmy. Zaskoczenia, no to oczywiście SK Gaming. Ja powiedziałbym, że SK Gaming to jest taki łatwy wybór, tak. Ale ja szczerze uważam, że Mad Lions. Mad Lions. Ja uważam, że finalnie to Mad Lions powinno dostać dużo spotlightu, bo serio ten team nie musiał wypalić. Kurczę. Mówiłem o tym już trochę dzisiaj. Serio jestem bardzo zadowolony. Ale mi się wydaje, że my dosyć wysoko stawialiśmy ich. Przewidywania. No, spekulowaliśmy, że mistrzostwo im nie grozi. Bo na pewno. No a finalnie, finalnie trochę im zagroziło. Nie, no. Nie, no ta trzecia gra powinna być wygrana. Swoją drogą, jeżeli oni przegrali ten trzeci mecz, to mi dało takie poczucie, że to nieważne, co by się wydarzyło, to i tak byłaby porażka. To, że G2 to skomplikowało, to było niesamowite. Swoją drogą też... Z jaką łatwością to w ogóle zaszło, bo jest taki jeden kluczowy moment w tym trzecim meczu, moim zdaniem, kiedy Mad Lions przeważa i nagle Caps indywidualnie znajduje gdzieś Elioje, solo killuje go i G2 bierze z tego Barona i się stabilizują. Tak. I to, no nie wiem, jest to się nie dzieje normalnie. Nie. To jest jakiś dziwny uniwersum, że Caps był w stanie to sam tako z kapelusza wyciągnąć. A rozczarowanie też jest bardzo łatwe do... No, rozczarowania są dwa. Ale jedno Excel. Jest takie najbardziej. Excel i to właśnie Fnatic, moim no zdaniem jest Excel. Bo Fnatic z tym składem, okej, oczywiście powinni znaleźć się w playoffach, ale nie zmienia to faktu, że nie był to najmocniejszy roster, nie? Ale Excel z tymi transferami, to no, że to kończą w takim być. Miejscu. Powinno być troszeczkę lepiej. My stawialiśmy ich jako tę drużynę, która może gdzieś tu zagrozić. No, i zagrozili. To prawda. No nic, to był krótki, intensywny sezon LEC. Ten odcinek też krótki, intensywny. Bo o samym finale, ale nie bójcie się, my ostatnio mamy taką filozofię, że dawkujemy Wam treści, ale za to jest ich więcej na kanale, więc sumarycznie, godzinowo wychodzimy mniej więcej podobnie. Nie, no więcej i tak wychodzimy. Więc, no, bardzo możliwe w sumie. Ostatnio jest więcej. Więc spodziewajcie się, że coś jeszcze w tym tygodniu pogadamy o tej europejskiej scenie. Jakieś transfery, może coś jeszcze innego, zobaczymy. My Wam tutaj przybliżyliśmy wypowiedź pana Kotasa tak. I G2 wczoraj pokazało... Ojej! No... Pokażcie takiego. Za to. Dobra, napiszcie, czy G2 jest zasłużonym mistrzem i czy na MSI czeka nas pierdol tylko od LPL-a i LCK-a, czy też może od Ameryki. Albo na przykład, chciałem powiedzieć Turcji, ale Turcji nie ma. Nie. Brazylii. Od Brazylii. To jest wasze zadanie domowe. Słyszymy się na dniach.